Szanowni Państwo, witamy w Chełmskiej Bibliotece Publicznej imienia Marii Pauliny Rossetti. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu, który podsumuje ostatni rok naszej działalności. W minionym roku zaprosiliśmy chełmian do udziału w wielu organizowanych przez nas wydarzeniach cyklicznych, takich jak Dyskusyjny Klub Książki, Dyskusyjny Klub Książki dla Dzieci i Młodzieży, Klub Dobrego Filmu, zajęcia dla dzieci Kim zostanę, gdy dorosnę, odbywających się w filii numer 2 na Zachodniej. Podsumowaliśmy coroczną akcję Wyślij książkę na wakacje. Zaprosiliśmy pasjonatów sztuki do odwiedzania Galerii Nowa i udziału w wernisażach. Zaprezentowaliśmy najlepsze filmy Festiwalu Filmów Krótkometrażowych Grand Off. Włączyliśmy się do akcji Book Crossing poprzez uwolnienie książek, które mieszkańcy naszego miasta mogli znaleźć na przystankach, w parku i innych miejscach, a po przeczytaniu przekazać je innym w ten sam sposób. W minionym roku Chełmska Biblioteka Publiczna była organizatorem i gospodarzem wielu imprez kulturalnych, takich jak Promocja Rocznika Chełmskiego, kolejny koncert z okazji Dnia Kobiet i jeszcze ta wiosna, spektakl Szelmostwa z Kapena w wykonaniu Teatru Montownia, poetycki zawrót głowy w ramach Światowego Dnia Poezji, spotkanie dla dzieci w ramach projektu Na Tropie Historii Moje Miasto 100 lat temu, spektakl dla dzieci Magia Teatru Andersena, wystawa i sesja popularno-naukowa upamiętniająca 75. rocznicę likwidacji Stalagu 319 w Chełmie, akcja głośnego czytania powieści Longina Jana Okonia, w ramach Nocy Kultury zaprezentowaliśmy bajkę Legenda o Golemie z Chełma, Narodowe Czytanie Nowel Polskich, koncert zespołu Plateau z okazji wydania czwartej płyty Projekt Grechuta. Szósta edycja przeglądu kina ukraińskiego Kino na Kółkach oraz spotkanie z młodymi reżyserami. Ogólnopolska akcja Noc Bibliotek 2019 w filii numer 2 na Zachodniej pod hasłem Znajdźmy wspólny język. Biblionerzy, nasza wersja popularnego teleturnieju. Spektakl muzyczny Koziołek Matołek i jego przygody w ramach projektu Literacki Chełm, cykl wydarzeń kulturalnych. Spotkanie z okazji 92. rocznicy urodzin Longina Jana Okonia. Świąteczny wieczór muzyczno-literacki. W minionym roku HBP była gospodarzem spotkań autorskich zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych naszych czytelników. Odwiedzili nas m.in. Krzysztof Kołtun, chełmski poeta poruszający tematykę kresową,
Katarzyna Alchimowicz, chełmska pisarka powieści obyczajowych. Krzysztof Skiba, muzyk, autor tekstów, publicysta, aktor, wokalista rockowy. W ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej swoją książkę promował aktor filmowy Cezary Pazura. Spotkanie autorskie Krystyny Igras oraz promocja tomiku poetyckiego W zakątkach Bugu. Kolejnym gościem w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej był także reżyser i scenarzysta filmowy, publicysta, producent filmowy, pedagog i filozof Krzysztof Zanussi. Jerzy Rogalski, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Dziennikarz radiowy i telewizyjny, reżyser filmów dokumentalnych Tomasz Sekielski. Magdalena Ogórek, historyk, doktor nauk humanistycznych, prezenterka telewizyjna. Hubert Ronek, rysownik komiksowy, ilustrator i publicysta. Radosław Bieżanowski, trener personalny promujący książkę Siłownia Charakteru. Grażyna Lutosławska, dziennikarka i pisarka. Danuta Agnieszka Kurczewicz, chełmska poetka. Daniel de la Tour, ilustrator i rysownik komiksowy. Marek Krajewski, doktor nauk humanistycznych, pisarz, filolog klasyczny. Iwona Chudoba, chełmska poetka. Agata Passent, felietonistka i dziennikarka. Filip Łowodziński, muzyk, aktor, dziennikarz. Do najważniejszych projektów należą Park Czytelnika, zrealizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz darowizny Fundacji Lotto. W ramach projektu Literacki Chełm zorganizowano spotkania autorskie dla dzieci. Zorganizowano także 5 spotkań dla dorosłych czytelników, a także koncerty i spektakle teatralne oraz 3 konkursy. Zrealizowano również zakup nowości wydawniczych. Serdecznie zapraszamy do Chełmskiej Biblioteki Publicznej.